Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Piłkarze wrocławskiego Śląska w czwartek 29 czerwca o godzinie 12 na stadionie przy ulicy Oporowskiej rozegrają sparingowy mecz z GKS-em Katowice. Dla trenera Jana Urbana będzie to okazja do sprawdzenia w akcji wszystkich pozyskanych ostatnio zawodników Śląska. W drugim dniu międzynarodowego turnieju tenisa na wózkach Wrocław Cup 2017 rozgrywano pojedynki singlowe mężczyzn i kobiet. Odbyły się też pierwsze mecze deblowe. Duże zainteresowanie wywołał pierwszy pojedynek singlowy reprezentanta Polski Kamila Fabisiaka z Niemcem Svenem Hillerem. Rozstawiony w tym turnieju z numerem trzecim, Polak nie zawiódł. Wygrał pewnie w dwóch setach 6-1, 6-2 i awansował do kolejnej rundy. Pierwszy mój mecz tutaj, zawsze trzeba być skoncentrowanym, zawsze nie wiadomo, co przeciwnik się postawi. Nieraz bywało tak, że trzeba było ciężkie boje sprawiać w pierwszej rundzie, a następne były troszkę łatwiej, ale udało się, także jestem szczęśliwy. No, następny mecz będzie bardzo równy, dlatego że gramy z Holendrem Rickiem Molierem. No, taki wyrównany mecz, także tutaj się muszę dobrze skoncentrować i zobaczymy, co będzie. Jest to bardzo, bardzo na równym poziomie, jesteśmy i zobaczymy. A w deblu tak, fajnie, mam partnera Martina Legnera, kiedyś byłego numer jeden w rankingu deblowym, także zobaczymy, powinniśmy do finału dojść, zobaczymy, co będzie w finale. Wrocławski turniej ma od lat ustaloną renomę w świecie, dlatego też każdego roku przyjeżdżają do nas tenisiści nawet z najodleglejszych zakątków. Sprawia nam to wielką frajdę patrzeć, jak wszyscy zawodnicy świetnie się bawią, a poza tym osiągają coraz lepsze wyniki, podnosi im to rangę w kwalifikacji ogólnej ITF-u. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Oczywiście jest to turniej dosyć wysokiej rangi w Polsce. Jest dwa w Płocku i tutaj. Także zawodnicy, podejrzewam, lubią też ten turniej, przyjeżdżają i obsada jest dosyć mocna. Jest to nawet były numer jeden na świecie. Teraz chyba numer 8. Z niektórymi zawodnikami dosyć długie mamy relacje spotkań na turnieju. Wszyscy bardzo chętnie przyjeżdżają. My nikogo nie zmuszamy. Lista zgłoszeń jest zapełniana przed terminem, także to też daje nam dodatkową satysfakcję, bo czujemy, że to, co robimy, jest lubiane i cieszą się ludzie. Jutro trzeci dzień zmagań tenisistów na wózkach, oby tylko dopisała pogoda. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.